Cześć, tutaj Czołgi, witam was w moim pierwszym odcinku przygody z trybem bez CRPG na IP bezcrpg.pl sezon drugi. Dlaczego sezon drugi? A ponieważ gram na innym koncie. Tutaj mam maga. Jak widzicie, mam bardzo dużo inteligencji. Ja inwestuję tylko w inteligencję. Chyba... nie wiem, ile sobie pogramy, ale na tym koncie sobie pogramy. Przy okazji... zobaczycie przygodę z perspektywy maga. Mag ma to do siebie, że ma plus 50% regeneracji many, czyli ja mam taki, jakbym miał VIP-a. Tylko bez expa i oczywiście kitu VIP nie mogę sobie przywołać, ale zaraz zobaczymy, co jeszcze inne mam. Mag i marunki, które są czadowe. Jeżeli włączycie głos, teraz ja wam nie włączę, bo OBS się popsuł mi. No to będziecie mieć czadowe odgłosy. Na przykład Fireball. Ja chyba mam lepszą runę na czołgu. Info. Co? Mamy zmniejszone obrażenia. 7% z bonusów. Mamy siłę 15. Widzicie, ja nie inwestuję. Mamy zręczność 23. Tutaj też nie inwestowałem. Mamy szczęście 19. Mamy inteligencja 40. Mamy 10% na obrażenia krytyczne. I chyba tyle. Wszystko omówiłem. Tam nie omawiam, bo to jest do PvP. I chyba nam się lepiej regeneruje mana. Runy się prezentują tak. Ta wysyła Fireballa, ta natomiast wysyła taką falę, a ta wiązka. Czekajcie. Widzicie? A ta wysyła taką... To jest obszarówka i wysyła takie cząsteczki. O, pajęczy jad. Nie wiem, co będzie lepsze. Zaraz. Tak. Tam na wprost są Amazonki. Tutaj wszędzie są pająki. Tam są płomyki. Tak się prezentuje. I to 45.
Rozumiem. Tak. Chyba, że to jest Aragog. I walczymy z Aragogiem. Ile masz HP? Nie. Tylko nie wiem czemu. To tak. Co we mnie strzela? Czekajcie. Jak wykryłem kolejnego buga, no to spoczka. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ono mnie chyba nie lubi. Chyba ten mnie nie lubi. Szkielet Kronos. Tam. Lol. Czyli jak zaatakujesz trunką, no to będzie cię nie lubił. Spoko. No to expimy na tych rejonach. Nogi są lepsze? Nie, ta je mam lepszą. Oki. Nie patrzcie tak na mnie. Ja ci nic nie zrobię. Tylko twój kolega ma jakiś problem do mnie. No, widzieliście, problem ma do mnie. Tak na logikę. Jak zabiję 100, no to 2000, no to jak wykonam tego questa, no to będę blisko levela lub biję level. Ale łatwo tutaj o level. Kiedyś to ci strażnicy Kronosa, pamiętam jak beta testek, atakowali łypająki i było to bardzo dobre, ponieważ ponieważ było bardzo dużo itemów na ziemi. Proszę, nie atakuj mnie. Nie chcę cię skrzywdzić. Tylko twojego kolega jest, nie wiem. Ej, ja tutaj wykonuję zadanie dla Kronosa. I proszę mnie nie atakować, ponieważ poskarżę się Kronosowi, że nie mogę i żeby dawał mi odszkodowania.
Normalnie. Zgłoszę go na forum. Może być. Jakby, co by banan zrobił, jakbym zgłosił Kronosa? Nie wiem, śmiałby się lub by się załamał. Rozkmina życia. W ogóle... Jestem po nagrywaniu odcinka z prezentacji serwerów, więc... Więc kto nie oglądał, to ma odrobić to. Oczywiście żartuję, bez przymusu. 20 tutaj. Też mamy 20. Rozkmina życie. Niech ktoś się wstawi za mną i napisze, że zbuntował się wojownik Kronosa i że mnie atakuje i że proszę go zbanować, bo zabijanie ludzi, no to jest przestępstwo, kodeks karny. On jeszcze za mną idzie? Widzieliście go tam? Tam był. Ej, nawet nie zabijanie, zabijanie i nękanie level hard. Dobra, runą go potraktowałem, ale wyluzuj gościu, luz. Ty jesteś zaikrzenie ciebie detalne, chyba. Lub zrobimy challenge'a, że będziemy... Jak będziemy trochę wyższym levelem na tym koncie Kronosa, strażników Kronosa wykręcać. Tylko musicie mi przypomnieć. Nie siadło. No, kolejne. No. O. A co? Pan też chce do wody? Ja wiem, kąpiel relaksacyjna. O, będę se bawił się z nimi w tanko. O. Bum, 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 nurek. I nagle... O, tutaj. Tylko... Jakby... Trafię? Trafiłem. Tank. Ile mam level? A? Jeszcze drugi? Chcę? Nie mam manę. Spoko. Bijemy się z nimi. W wodzie. Tylko uważamy, że... Żeby nie przesadzić. Taktyka.
No, czołg taktyk wojenny. Do czołga. Czołga pasuje ta ogniska kula. Top 5. Pierwszy z kraju. Czwarty. Chciałbym być top 5. Ale nie wiem. Ciekawości. Nie od końca, bo 57. Czyli top 5 wkraczamy do nerdowni. Mówię, ja nadgonię ich tylko po jakimś tam okresie czasu. Bijemy się. Chce się bić? O właśnie. Easy. Dajcie mi sprawdzić coś. Zostaje bardzo mało expa, ale spoko. Tak myślę, że nie pochwalić levelem. Kto? On mi a najwyższy level.
też kanapka. Czterdziesty siódmy. Czyli ja jestem drugi. Spoko. Zobaczymy, czy mnie polubi. Jak nie, no to... Cześć, cześć, tutaj czołg. Cześć, cześć, cześć. Pan do mnie nie strzela? Ej, pan, pomóż mi. Pan, strzelałeś do mnie? A z tarantulami nie pomożesz? Nie no, ja się zaraz do ciebie obrażę. Ale moje ja się go boję. Dobra, jeżeli... zginę od strzały. Okej. Spoko. Ej, mam buce do duszka. Nie wiem. Może... Czekaj, mana się degeneruje o 2. Nie o 1,5, o 2. Spoko. I tak mija dzień. Jak czołgowi mija dzień. Od godziny 8. Ileś tam siedzi na YouTube. Okej. Spoko. Zadośćuczynienie. Subskrybentom i nowym widzom. Tak. Na obozie był taki jeż, który się nazywał Anasz Pan i gościu se zrobił takie coś. Dobry jeżu, Anasz Panie. I taki jeż. Jest na Facebooku. Tylko... My... Syke wirus. I ucz się banan ode mnie, ja odpisuję. Czemu mam ci dać? Czemu mam ci dać? Ciekawe, co odpowiem. Czemu mam ci dać? Bo idę na argumenty. Lubię to. Czemu mam ci dać? Dać. Takie... No weź. Nie jest argumentem. Od razu ci gościu mówię. Jeżeli... tak, sędzia
Zrozumiał pan, tak. Czy przyznanie się pan do winy? Nie. Opowiedz swoją wersję zdarzeń. No weź, no, nuby. Ja też chcę. A ja też. Pomyśl, tam mam palka, tutaj mam maga. Jaki z tego, nie wiem, wniosek? Logiczne myślenie. Odpowiedź A. Chcesz, zarabiam na kontach, prowadząc kanał na YouTubie. Odpowiedź C. Nie, odpowiedź B. Czekaj, jaka będzie odpowiedź B? Wiem, że bez sensu jest ekspienie, dlatego na wyższych ekspowiskach i to do niczego nie prowadzi, więc stworzyłem sobie nowe konto i czekaj, i co? I ekspię, żeby potem znowu przestać ekspić, potem błędne koło i marnuję sobie życie, zamiast robić skrypty i uczyć się pluginów na mój serwer. Odpowiedź C. Powiedzcie, jaka może być. Zastanówmy się. Chwila. Nie chcę grać na koncie VIP, bo wydałem kasę na VIP-a i lubię marnować kasę, więc gram na tym koncie, a tamto se zostawiam. Odpowiedź D. Chciałbym pograć magiem. Teraz, która odpowiedź jest poprawna? Napiszcie w komentarzach. Kto dotrwał do tego mojego wywodu na temat logicznego myślenia? Jeżeli ten facet nie umie logicznie myśleć, no to spoko. Ale mi wierzy, że jestem czołg jeden. Jeszcze mógłbym ci ukraść konto. W sumie, jeżeli bym ci dał. Więc nigdy nie kupujcie kont na Minecraft'cie. Nigdy. Bo ja mam podpięte do maila i mogę sobie
odzyskać hasło i jakbym ci podał, to bym oszust by potem zmienił i no i kicha. Jakbym ci podał, to bym też do tego bym ci podał. Do innych kont. To mi jest zły argument, bo mógłbym zmienić hasło. Ile bym chciał z 300 zł? Tyle jest warte to. Bym musiał sprawdzić, czy jakieś przepisy prawne tego nie reguluje, żeby potem nie oskarżyli o coś. Jeszcze regulamin ma serwera i tego serwera w sumie to samo. Bym miał przejście dużo robot. No ja chyba bym wynajął prawnika lub na konsultację, żeby go się spytać, bo ja nie jestem znam kilka artykułów, ale do takich spraw no to jestem do niczego. Bym na Google se zrobił. Albo bym wynajął prawnika. Max CT. Max C. O. Hej i Google. Jaki hosting? Max Craft. O. Pukawka. Minecraft. Pocket Edition. Bungee Cord. Jaki macie Bungee Cord? O, kupnia. Płacą za gracza. Teraz Minecraft bez. Dowolne inne. Bez limit. Bez limitu procesor? Na pewno nie. Hosting www. Chyba tyle. Ale na pewno nie bez limitu, bo jakbym nie 1000 na przykład na 3,5 Hz, no to tak na logikę. Przecież nie dadzą serwerowi 1000 procesorów czy 3,5 Hz. Jak nie wiesz, co to herc, no to ucz się fizyki. A tam. Jak nie chcesz wbijać do 14, no to powodzenia z wbijaniem. Do levela. A, jaki ja mam? Czekajcie.
46. Powodzonka. Naprawdę, powodzonka. Jeszcze bym musiał z nim jakąś umowę. Nie. Podejdzie lub teraz. Dobra. Może skończymy tą misję, ale mówię może. Żebyście nie myśleli, że tak będzie. Nie no. Chcę last kita. Że mam taki mieczyk i oni inwestują w sił. Tak. 12 level. W sumie to dużo. O, mieczyk. 11 level, okej, okay. Jesteśmy w domu. Nawet ma większe atrybuty. I większy damage. Zobaczymy. Chyba włócznia mdzenki gdzieś 100 bierze. Weekend 50. Będzie. W sumie, jak nie widzisz życia poza RPG-iem, no to będzie. Trochę odzwyczaiłem się od ekspienia. Bije to na kluchę, to uwielbiam. Kluchy, no to nie wiem. No to makaron. Jak możesz wbić na kluchę, koleś? Bić co? Na kluchę. Coś. Nie wiem. A jakby jakieś mięso, no to spoko. Ja też lubię kluchy z mięsem. A no, za grosz nie mają honoru. Ja na testach, a nie beta, ale testach turnieju PvP walczyłem z Hilonkiem i wygrałem. A miał 50 level. Teraz mi dropią. Jeszcze dajcie 14 i 10 potem. Dadzą mi 10, jak bije 11. W sumie.
Dobra, atak. Aragoga, no to se pokonamy kiedy indziej. Bo mamy niego questa. Tak, w tamtym odcinku się śmiałem, że jak będę miał 70 level, to wrócę tutaj po Aragoga. No to już przynajmniej wiecie, czemu tam byłem. Ale to fajnie. Fajnie tak na jednego hita wszystkich brać. Boję się, że jak w ogóle mam talizman jeden. Słaby, ale mam. Czy ty nie bugujesz? Dobra, nic się nie wymądzę. Jakbym nie był na odcinku, no to bym go załatwił. Bym wszedł na czołga jeden. O. Czy mamy wykończenie? W sumie jak on oczyści Aragoga, no to mogę dalej jak spić. Kończyłeś zadanie. Pomszczenie siostry Mercifa. Wiedz, że teraz nie zaznacz spokoju, bo zabiłeś, czyli zemsta. To nie jest pochrzcicielsko. Miałsko. Potem narzekacie, będziecie narzekać na brak mięska. Jakoś nie. Czterdziesty piąty. Widusek, najpierw mnie znajdź. Podpowiem ci, mieszkam w południowej części Polski. No to bardzo zminimalizowałoby twoje poszukiwania. W sumie mieszkam autem blisko w sumie z perspektywy całej Polski to mieszkam blisko banana, więc tym możesz się kierować. Ale to nie mój sensie, tak blisko nie, nawet nie w tym mieście, ale z perspektywy całej Polski to nawet blisko. Blisko pani Julii. Pani Julia. O.
Jakiś gracz. Nie wiem. Ja jestem aż taki sławny, że przyby przede mną stawać? Nie wiem. A ja jakiś, nie wiem, król, czołg pierwszy? Wiesz. Nie wiem, mogę z ciebie strzelić, o. Nie trafiłem. No i jak expisz pode mną, no to licz się z tym, że ci zabiorę item. To będzie śmieszne. Lub będę tak gasił, że jak powiesz do mnie kas, to ja powiem, że jesteś brązem. Bo nie. Kto grał? Kto jest w wyższej dywizji LOLa lub wie, że killstil w LOLu nie istnieje, no to kuma. Żart. A kto nie, ten nie. Tak, wiem, że większość ludzi, mniejszość właśnie, czołg się, nawet większość, nawet, nieważne, większość ludzi uważa, że w LoLu jest takiego coś jak killstil. Nawet mój kolega, który był gorzej, uważa, że jest killstil. W szczególności bardzo pozdrawiam. League of Legends to gra drużynowa, a nie gra solo. Nie wiem, musisz zabić wszystkich na wszystkich. Wygrywa ten, który niszczy Nexus lub zabije, zdobędzie, o zdobędzie 10 kili przewagi. League of Legends polega, żeby tworzyć teamfighty. Jak ktoś jest nafidowany, to trzeba zebrać ekipę i iść na niego. Sam na 5, no to nawet Yasuo 7-0 nie ma szans. Chyba że jest prosem, a oni są nubkami, ale pomijam kwestię, że ktoś jest prosem, a nie gra kedów. Pewnie się znajdą tacy. W sumie. No, rachunek prawdopodobieństwa mówi, że na wszystkich graczy LoLa się znajdzie taki cy prosi, którzy są w unrankedzie, bo nie grają rankedów. Widzicie? 100. Sto zadaje
skubany, a ja tylko 50. Nie uwierzę, że ma 100 siły. Chyba, żeby wydropił Anihilusy. Milion. No to inna sprawa. Pewnie mieczyk ma. Ja mam z orka. Ogromny orkowy miecz. Wiem, że jest epicki, ale na to ekspowisko jest słaby. To jest bardzo fajne, jak zadajesz obszarówkę. By się przydało na 40. By się bardzo przydało na 40. W sumie. Jedenasta 36. Jak skończę, będzie 46. Może sobie kupię czekoladę? Tak, wedel. No, wedel. Nie mam zdania o wedlu. Teraz będę gadać o wedlu, ale w sumie ma odjechane reklamy. Wedel. Dziecko, które chce wszystkim dać dziecięcą radość, że jak niby skosztują wedra, no to odzyskają. Dobre była reklama z nauczycielką. Stereotyp nauczycielki. Chyba tam była linijka. Taka do bicia. Stare czasy. Chyba. Ja to oglądałem chyba miesiąc temu. Mogę się mylić. Ale coś takie było. Na pewno była taka ostra nauczycielka i nie wiem. I żyrafa gadająca. W sumie też jest. Zobaczymy, ile dostaniemy. Hejsu za całe eku. Ale nam brakuje. Dużo nam brakuje jeszcze. Bezel, poczuj dziecięcą radość. Nie chcę. W ogóle ja też mam koronę. Nie wiem, jestem królem. Widzisz, Kronosie, twój sługa. Ja też jestem królem. I tylko nie zdradzajcie, bo chcę dokonać przewrotu. Będzie przewrót. Tutaj będzie stał czołg, a z nimi się rozprawię, tylko muszę trochę poekspić. Przejmę wszystkie ekspowiska.
Dobre to by było. Król czołg. I będę chodził w złotych tych. Tylko i w tym mieczu złotym, właśnie. Miecz jest złoty. Ej. Ja mam pewnie więcej inteligencji od ciebie, więc się nie popisuję. Jestem bardziej inteligentny. Czemu powtarzam żart, który w grudniu powstał? Że jestem głupi, bo mam mało inteligencji. Wojownik też jest głupi. W sumie przydałby się taki RPG, gdzie są dialogi. Taki jak, trochę jak Kotor. Czekajcie, pajęczy jad, czy... Ej, czekaj! Pajęczy jad, czy ten? Czekaj. Muszę to se sprawdzić. Na warp training se zaraz pójdziemy. I po nagraniu oto z konta czołg przetransferuję tą runkę. Bo bardzo bym chciał ją mieć na tym koncie. Bo jest lepsza od tej. Tak. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale spoko. Spoko. Upadłem się na questa. Po prostu. Temu robię 50, te 79. Spoko, temu robię 40. I jeszcze jedno, 50, 79, ambitnie z krytyk. O, ten jest lepszy. Czekaj. Może sobie zrobimy porównanie. A siłka mi się by przydało. Ponieważ nie, szczarów nie będę walił. To jest mój miecz. Siła. Spoko. Siła plus 5, czyli ten odkładam. Ten może się bić z tym. Siła zwiększone, obrażenia, ale krytyczne.
Ja nie mam krytyki. Zręczność odpada i ręczność odpada. Jeszcze ten szczęście odpada, czyli ten i ten. Co więcej wbije? Jak sądzicie? W sumie ja myślę. Zwiększone obrażenia, ale krytyczne. Oto siła lepsza. W sumie. Źle ja popróbowałem. W sumie będę coś zadawał tym mieczykiem. Dalej gówno, ale mniejsze gówno. O 20 mniejsze gówno. Widzieliście? 500 to nie gówno. Mnie już z kaju 1000 zrobi. Dobra, nie gówno, zaczyna się od 500. I ta tabelka rośnie. Od nie gówno. Eno. Eno. Kurczę. Ale mam ten. I co mi zrobicie? Oszukałem system. Wypadło coś. A na 12 level. W ogóle automatycznie nie patrzycie na level. Bo odzwyczaiłem się. No, teraz to mogę expić. O, jeszcze czaru sobie niego rzucimy. O, teraz to już mogę. Teraz to jeszcze mogę. Co zrobię? Chcę dobić level. Bardzo bym chciał na tym odcinku zrobić takie level up. A w ogóle napiszcie, jaka seria jest najlepsza. Czy z 10. levelem, czy z lepszym. Ja uważam, że z 10, bo coś się dzieje. I czary dają nam urozmaicenie. Tak, był na obozie Bebata. Czy magia psuje świat fantazy? W sumie jeden argument jest taki, który można łatwo obalić, ponieważ w ogóle tam były słabe argumenty, ale po prostu wypowiadali się na temat, który argumentowali z dziedziny, której się nie znają.
A to już byli starzy ludzie. Starzy, 19 lat. Na przykład, że mag jest niewyważoną postacią. Jest. Czyli mag psuje po prostu RPG. W sumie, jak się nad tym zastanowić, to siła maga zależy od RPGa, a i od świata. Na przykład, jak damy magowi umiejętność zabijania na jednego hita, no to będzie niewyważony, ale jak damy na przykład, że ma jeden czar atakujący taki, nie wiem, słaby. No to może być mag za słaby. Nikt nie będzie chciał werpego. W sumie też można popsuć magią, że na przykład magia sprawia, że bohaterowie ożywiają. W sumie to też ma przeciwników, bo na przykład chcemy, żeby postacie, którzy umarli i nie żyją. I nie będą w następnym sezonie. Chcemy, żeby wrócili. To też jest kwestia dyskusji. Na przykład Duff Plagueis. Dużo osób chciało, żeby Duff Plagueis był jak Snoke. A tym razem Snoke to Snoke, nie ma żadnego zaskoczenia. Co mnie powinni zrobić w siódmej części, żeby nie wyjawić, jak wygląda Snoke i by było takie zaskoczenie. A tak, nie wiemy skąd Snoke się wziął. Z nicości się wziął. Snoke wygląda na tym tronie jak na wieczornej toalecie. Czy laptoczku. Nie wiem, załatwia się. W sumie obsoli tą postać. I ginie bez żadnej walki. Na trailerach jest ukazany jako postać, tak jakby. Która groźnie wygląda, a tymczasem ona nie ginie od pierwszego lepszego cięcia mieczem.
sumie też ciemna strona. Też nie potrafi tego przewidywać, bo ciemna strona zasłania tą przyszłość trochę, ale powinna być jakaś walka emocji jonująca w stylu, nie wiem, Mrocznego Widma pierwszej części. Dla mnie to by było spoko. Taka walka. Tylko ze Snowkiem. Na przykład Kylo broni Rey i razem stają do walki i potem okazuje się, że Rey na przykład ginie i na przykład Daylo to tak naprawdę czteropak Kylo to tak naprawdę Kylo Skywalker, tylko Han i Leia go bronili przed Snowkiem, bo Snowk wiedział i Rey może umrzeć. I na przykład Kylo pokonuje Snowka w dziewiątce i że Kylo był po ciemnej stronie, no to przywraca kompletny balans. Szary Jedi. Też może być tak, kiedyś. Za dwie tarantule kończymy quest. Spoko. Nagadałem się na temat Star Wars. I chyba mamy o Amazonkach questa. Ale albo sam to zrobię, albo w kolejnym odcinku dodajemy questa. O! Nawet poprawili to. Także warp sklep, sprzedajmy śmieci. Sprzedajmy śmieci, nie? To możemy też sprzedać. Wiem, że za to dostaniemy zero, ale nie potrzeba mi, a nie chce mi się kosza otwierać. Czy mnie gdzie jest ten epicki? Może na Amazonki. Nie wiem, bo zdradzali się nadal. 800 dostaliśmy. Oczywiście mamy 2000. Oczywiście musimy jeszcze iść do mentora, ale zanim warp trening.
i przetestujmy warp training i przetestujmy sobie, ile nam podniesie. Teraz jestem ciekawy. Ja to sobie zapiszę gdzieś. Zadawaliśmy z tej runki 65,1 chyba 67 i co tam było przecinek ile? Nie no, bo to zależy. A nie można tak tego policzyć. Dobra. Na kalkulatorze sobie to policzymy. Mentor. Szkoda. Czyli zwiększa, nie wiadomo ile inteligencja i inteligencja i jesteśmy mądrzejsi. Od dzisiaj nie musisz kończyć szkoły. Wystarczy ci inteligencja w RPG-u. Także dzięki za oglądanie odcinka. Trzymajcie się. No i cześć.